Śmierdzik, klocki zjarałeś. Następny, a skurno. Tylnymi dociągałem. Co, jedziemy? Tak. A, ja sobie szyby podniosę, o. Dobra, na kurwia. Ty! Co? Może by ten. Może by zmienił szybę, czy nie? Nie, tam spierdalamy, dawaj. Baza. Dawaj, jedziemy, bo muszę ostudzić klocek. Jednak piwo działa. Odważniejszy się zrobiłeś, mówisz. Nie, o, rozbudziło coś. A ile mamy paliwa w ogóle? O, paliwa trochę jest chyba. A nie, na 200 km. Dojedziemy tam do nas zatankować. Na chuj, w Polsce zatankujesz. Kurwa. No tak. Recording. Panie, ta oponka mi się podoba, kurwa, tak się trzyma. Iwana. Dobrze nowe kupić, nie? Nowe, nowe to nowe, a nie. No. Raz na jakiś czas. Rafał nie śpi? I co, ciepło jest, 20 stopni. Tak. Ale ciepło już nie będzie. No nie, nie, raczej nie. A bo ja to kurwa widzisz, włączyłem nawigacja, apki kurwa, nagrywanie, to i o moment to pierdoliło nawet pod ładowarką baterię z telefonu. No i ekran wyżar. Tak. Aparat jak nagrywasz dużo bierze, nie? Tak. A tu trąchało, on się próbował cały czas ustawiać, nie? Cały czas się ustawiał. No bo sobie musi zalać sobie, a tu był sklepik taki duży, widziałem w tym. Tam bliżej znajdziemy coś. Tam by na pewno było. Na CPN-ie najlepiej. Jak będzie CPN, to przestańcie, to może po piwku małym weźmiemy do lokalu, co? O. Bartek, jak musisz? Bartek już nie tam pije. My tam już nie ten, no niepotrzebne ale nic. Ale po piwku nie porudaj, kurwa, bo ja mam... Wy po piwku możecie to. No. A ty rudą? A ja rudą. No tak chuj, ty rudą, my po piwku. Studienka, kurwa, druga. Pomyśleli o motocyklach, że tu mogą się bawić, nie? Jo. A. Ładnie się kładą, ładnie kurwa. Teraz tu się kładą. No, ładnie. Gdzie ten Paweł się podział? Z tyłu kurwa jestem, skała cały czas. A, szóstka bije. W niedzielę Lidle pracują? Nie. A za granicą pracują, tylko u nas nie. Nie, to Niemiec chyba. Ale coś sobie odpuścił. Nie no, bo na prostej wyciął, patrzy, jadą motory, to pierdolił pewnie. Tak. Oni we dwójkę jadą. No zaraz zobaczymy, czy będzie tam ten. Nie, ale jechał dobrze chyba. Podejdź klient i będzie na równo, nie będziesz czekał. Kurwa, jak w uszy ciśnienie jebie. Teraz schodzi. Ale nie, zatkało mnie, ja pierdolę. Musimy samochód to wyprzedzić, kuźwa. A, dawaj go. Ale nie ma, już kurwa ciasno będzie. Na kole go. Bo już będzie winkiel. Do dwójeczki, panowie, do dwójeczki. Masz dwa? Ojej. No dawaj. Eltuj. Wolne. Długi łuk. Klocki. Bardzo długi łuk. Te klocki wam śmierdzą. Chyba u ciebie. A bo to te Audi może kurwa. Do dwójeczki zbijamy. Długi na odpuszczonym. Na odpuszczonym i pizda! Kurwa, idę! A kurwa, samochody stoją. Ale śmierdzi spalonizną. Ale to od was. Chuja tam to z tych samochodów. Nie skręca? Nie wiem.
Nie wiem, wyprzedziłem. Wolne? Wolne. Jak? Melduj. Wolne. Ciasno. Kurwa, z górki ciężko jechać, ty. Skamować, kurwa, dwójka. No trójka, dobra, kurwa, a nie, dwójka. No z samej góry zapierdalamy, nie? No, kurwa, grubo było, fajnie. Ale dalej od was trzy klocki. To nie ode mnie, ja w ogóle nawet raz nie zahamowałem. Ciśnienie jebie jak kuj, nie? No. No to sami ciśnieniowcy, kurwa, z Mazur. Żaden Austriak chyba tu tak nie chodzi. Jeżdżą. No to... Chyc. No to a kurwa, faktycznie jebie od was z przodu. Jebie, nie? No. To trochę po tego. Ostudzimy. No i tyle zjadę. O, helikopter, pa. Lecą, kurwa, nas nagrywać. To. Helikopter leci, zobacz. Uwaga, bo zjeżdża. Uwaga. Tam dronem już dawno nas nagrali, kurwa. Kurwa, bomba. Jak zawsze, kurwa, do domu to pizda, ty. Zamiast spokojniutko. No to Fabik tak się spieszy zawsze do domu. Ja bym, kurwa, normalnie mógł jeszcze, a on nie do domu. 27 km zostało. W Polsce to samo. Godzina 20, ty do domu było ta. Gdzie jeszcze małemu dać buziaczka na dobranoc, no. Gdzie? Bo małemu będzie krzyczy coś do domu. Nie, małemu dać buziaczka, opowiedzieć bajeczkę na dobranoc. Tam na mnie czekają, słuchaj. Jest po co wracać teraz. No. Trochę inaczej niż kiedyś. Zaraz pójdziemy. Już dwa niżej? A chuja, pójdziemy. Co nie pójdziemy, jak pójdziemy? Jeszcze nie. Jeszcze osobowy przez osobowy zakaz? To nie, jest... chodzi, że wiesz, zakaz wsadzania, no. Hebuś, jak paliwko? Jeszcze coś tam... Dojedziemy 20 km, to kurwa dojedziemy. 26 mamy. Ale trzeba jakąś stację patrzeć większą, gdzie sklepik jest, to się piwko weźmie. No, na tej stacji tankowaliśmy przecież. Nie, gdzie? Nie? A nie, tu nie. O, tu mają, o, otwarte było. Tam widziałem rudą na półce, widzieliście? Kurwa, wracamy! Tutaj prosto, dobra, uwaga. Widziałeś rudą? Czekaj, dobra. Widziałeś rudą na półkę, Fabijkiem? Widziałem. Taki łóżek na 300 na godzinę, kurwa, na kolanku by jechał. O, uwaga, rowerzyści. Siema. Ale widoczek, patrz. No ładnie. Piękny wieczór. Kurwa mać ty, no to wracamy cały czas. O kurwa, winkel nie wyboił sobie. Czymś stało. Jak to było z 8. 160 na placie, 99 pokazuje. Kurwa, dobry jest. Kurwa, rezerwa. 18 to jeszcze pojedziesz. Tak, Pawełku? Zajebiście. Wolne. A my już tam jesteśmy za wami. A, okej. Okay. No ja nie widzę. Nie patrzę w lusterka. Ja z tych co nie patrzę. Ty patrz do przodu, zaraz będziemy przed wami.
Każe zwolnić? Wiesz, no to! A, znowu helikopter. Mówię wam, że kurwa nas tu namierzają. Tak. Jaka milicja, kurwa, albo coś. Myślisz? No kurwa, z tamtej strony leciał, teraz znowu leci. To policyjny weź lub nie, kurwa. To tajny jakiś. Ła, kurwa, się zagapiłem pierdolną drogą. Uważaj. Pierdoli dziada. Kurwa. Zerwę mam, jadę odstawić wóz, a nie tam, kurwa. Wolę swoisty, uwaga. O. To jak helikoptera, kurwa, nie wisam. Ciepa taka bomba. Jak? Dobrze, wolno. Wolno, wolno. Miasto? Miasto, mocno hemulujemy. Może tu sklep będzie? A, no luka jest. Sklep. Pan coś... Nie, to chuja tam sklep. To stację trzeba patrzeć większą taką. Większą, to tutaj jest tylko ta jedna stacja tutaj. Nie będzie więcej. A? Tak, a my mamy, kurwa, 9 km. Ile zrobiłem na tym? 5 zrobiłeś tam. 15. Ale na pijździe. No jedziesz. Chcesz to... Wlejesz, ze 4 litry wlejesz i tyle, więcej nie wlewaj. Zobacz, ale na chuj. O, będzie. Co, gumować chcesz? Tak się widziałem, że czaiłeś na gumę, kurwa. Widziałem. Nie, bo tu przejście dla pieszych chyba. Nie, tu jest pomiar, ty. Zwolnij. W tunelach jest pomiar chyba. No, kurwa. A koń. Mamy pizda, dobra, już. Trzeba będzie skał na bazę. Machy zabraknie. Chyba mój interkom padł. Seba, jesteś? Co ja tam? Jesteś, Seba? A. 3 kilometry. Zjemy. Ty, to mi chyba kurwa ręka w podgłaśnia ten. Co? Nie, nic. Mówię, że chyba ręka wpitam od wiatru szarpie, jak szybciej jadę i dlatego mi podgłaśnia. Bo to kurwa niemożliwe, żeby samo się podgłaśniało. Jak ona właśnie jak zapierdalasz, wiesz? Ale wkurwia mnie to, no na chuj mi. Musisz wyłączyć w apce tą funkcję. Mi też się podgłośniła. Tak? No. O, to już nasza wiocha jest chyba, co? O, punkt widokowy. A jak zimno, kurwa, 14 stopni się zrobiło. 14, no. Tu nie wierzę, że nie ma sklepu z rudą. Tam może jest. O, trzeba zajechać tam od razu. Trzeba rozglądać się, za wapkę wbiję, zobaczę, gdzie sklep jest. To nasza wieś, co? Tak. Chatka po chatka. W parze może. A, spar to sklep jest, market, ale zamknięty.
To wszystko zamknięte, kurwa. To do lokalu część. To u tego, u gospodarza trzeba kupić na tym, na kwaterze, to mi chuj. On ma pewnie. Wszystko. To pozwiedzajmy góry, panowie. I doliny. No. 23 km na rezerwie, ale czuję, że tam już stucha. A tu masz jakąś tą Lazy Flamingo, coś tam. Trochę ludzi było. A ludzie dolecę chyba. Jeszcze pod górkę to będziesz miał. Żebyś nie pchał czasem. Lubię zapierdalać. Ale szli ładnie teraz, nie? No jak zawsze na koniec, kuźwa. Wariat wyskoczył, kurwa, to BMK nie, dobra, nie, nie miałam ja siły już. Dobra, ja od razu. O, ojej, moje kolanko, kuźwa, bo klapnę tu. O, chlapnięte łusko ma. O, jestem sobie. Juu, pięknie, pięknie. Dojechali. Szli? Teraz się pakować, nie chce mi się. Koniec najlepszy. Jak zawsze, kuźwa. Poszło. Zamknięta opona, pany. Wypuścili dziki. Dziki. Ten to wygląda, jakby go czołg przejechał, ty. Ten naładowany, nie wiem, po tym piwie mu tam się zrobiło, a ten to wygląda zmęczony po prostu, normalnie szok. Nie, sklepik jaki. Tam sklepik, tylko whisky. Będzie żył. Sklepik będzie żył. Nie. Wyjebał na bok. Szwagier wrzuca. Co? Ktoś, kurwa, u teścia chyba. Gościu kombajn wyjebał na bok, schodki połamane. O. Postawili go, ładowarka jest. Stawiali. Peszek. No to co ja wam dużo mówić. Koniec naszej alpejskiej wycieczki. Oczywiście było na końcu wesoło. Ogień trochę. Ale śmierdzi z tej dziesiątki, te hamulce spalone. Akcje, przygody w ogóle. Ale dobra, dopiero rozgrzany, jedziemy jeszcze raz, to sepę tylko? A ja mogę jechać, kuźwa, tylko szybę muszę zmienić na jaśniejszą. Ale jutro, otwarty rano. Tutaj to już nic nie widać. Zostało nam tylko spakować motocykl, spakować się i jechać do domu z samego rana. A Paweł tylko kombinuje, gdzie tutaj whisky jakieś kupić. Bo tego brakuje najbardziej. Ja sobie jeździłem, dla mnie nic nie brakuje. Whisky nie jest mi bardzo potrzebne w ogóle już. W zasadzie i tak się pakujemy i będziemy wracać, a jutro w zasadzie no tych godzin tego powrotu jest dużo. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy statystyki z motocykla. Ciekaw sam jestem, jak to dzisiaj wyszło. Oczywiście najlepsze są w MyRide, ale zobaczmy, co my tu mamy. Dzisiaj trochę mniejsza trasa, 259 km, 7 godzin, 43 minuty w siodle. Jeszcze zobaczmy, co mówi. Nawigacja, z nawigacji będzie troszeczkę chyba mniej, tak zawsze wychodzi. Gdzie tutaj mamy? Tu statystyki podróży. Proszę bardzo, średnia prędkość 47,252 km, 5 godzin 6 jazdy, 184 maksymalna prędkość. Tutaj coś się pojawiło, nie wiadomo skąd, ale tak wyszło na tym. No to będzie na tyle. Ja, słuchajcie, się z wami żegnam. Bardzo dziękuję, że byliście z nami na tym wyjeździe. Też dziękuję moim kompanom, bo zajebista drużyna. Można podzidować, można wypić whisky, można sobie posiedzieć, pogadać i się pobawić i pooglądać widoczki, porobić fotki. Rewelacja. Zostańcie jeszcze przez chwilę. Jak macie coś fajnego, uwagi do napisania, napiszcie komentarz. Jestem wdzięczny za wszystkie. Fajnie jak lajkujecie, fajnie jak dajecie subki. To mi się podoba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Fabik Moto. Z drużyną żegna się z Austrii i wyjazdu w Alpy Austriackie. What a do!